Kto płaci na randce? Kto jako pierwszy składa zamówienie w restauracji? I dlaczego kwiaty mogą być nie najlepszym pomysłem właśnie zabierane na randkę? Na te pytania odpowiedzi usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Rozpoczęła się przedsprzedaż mojej najnowszej i zdecydowanie najlepszej książki Z klasą na każdą okazję, część pierwsza. Tylko teraz możecie zamawiać książkę w najniższej cenie, która już nigdy się nie powtórzy. Mówiłam to przy przedsprzedaży moich dwóch poprzednich książek i dotrzymałam słowa. Zamówić możecie też teraz książkę korzystając z darmowej dostawy i odbierając bezpłatnego e-booka, który tę książkę świetnie uzupełnia. To jest kompleksowy poradnik, w którym omawiam 12 najczęstszych i też często najbardziej skomplikowanych sytuacji z naszego życia codziennego. Od domówki, nocowania u kogoś w domu, po rozmowę kwalifikacyjną czy egzamin na uczelni. Wszystkie informacje na temat książki znajdziecie w opisie filmu i jedną z tych okazji, które tam omawiam, jest randka. Jest też rozdział o restauracji, więc postanowiłam trochę połączyć te treści i przygotować dla Was odcinek o 10 zasadach savoir-vivre właśnie podczas randki w restauracji. Zaczynamy już teraz. I pierwsza taka zasada to jest typowo współczesny savoir-vivre. Bo współcześnie każdy może zaprosić na randkę. Ja naprawdę dostaję o to bardzo wiele pytań. Wciąż jakoś kobiety się krygują, ale pamiętajmy, mamy XXI wiek. Żyjemy w czasach Tindera, portali randkowych. Mamy coraz więcej problemów z takim nawiązywaniem relacji międzyludzkich, więc skoro jest jak jest, to już nie ma czasów, w których kobieta musi czekać, aż mężczyzna ją zaprosi i tylko oczekiwać, i zastanawiać się, dlaczego tego nie robi, a mężczyzna musi wziąć na siebie wszystkie te obowiązki. Drogie panie, możecie zapraszać na randki, możecie wychodzić z inicjatywą. Oczywiście, jeśli wasz system wartości jest inny, to postępujcie zgodnie z tym systemem, bo pewnie też szukacie partnera lub partnerki, która będzie odpowiadała właśnie waszym wartościom. Ale nie zawsze tak jest, więc jeśli się zastanawiacie, czy wypada, to ja Wam mówię, wypada. Mamy 2023 rok. Ale to zapraszanie, kto zaprasza, jest ważne, bo na randce płaci ten, kto zaprasza. Nie ma zasady, że zawsze płaci mężczyzna. To jest naprawdę skostniałe, wywodzi się z czasów, kiedy kobiety nie zarabiały, nie pracowały zawodowo, no i rzeczywiście nie miały często czym płacić, więc wtedy płacił mężczyzna, ale dzisiaj zarabiamy. Jesteśmy niezależne i możemy płacić na randkach. Jeśli to my zaprosiłyśmy, to my płacimy. Jeśli to mężczyzna zaprosił, to on płaci. Jeśli nikt nie zaprosił, to każda ze stron może wziąć na siebie rachunek, ale też można się tym rachunkiem podzielić. Chociaż pamiętajcie, szczodrość jest w dobrym tonie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapłacić. Wtedy też tworzy się taki dług wdzięczności. Może druga osoba odprosi, może odbędzie się druga randka, jeśli ta pierwsza będzie udana. Powiedziałam, że kwiaty mogą być złym pomysłem, gdy są przyniesione na randkę. Bo o ile w restauracji, o której teraz mówimy, mogą nie być dużym problemem. Wtedy poprosimy obsługę na przykład o wazon, albo obsługa zabierze od nas nasz bukiet kwiatów, postawi go gdzieś na zapleczu i później nam go odda. To jeśli po tej kolacji w restauracji wybierzemy się na spacer, albo wybierzemy się jeszcze do kina, do teatru, gdziekolwiek, to z tymi kwiatami może nie być co zrobić. Może lepszym pomysłem i bardziej unikalnym, takim, w którym możemy się wyróżnić, będzie wysłanie tych kwiatów następnego dnia do naszej wybranki. To lepiej chyba zapada w pamięć, niż przez cały wieczór jakoś próbować sobie poradzić z bukietem kwiatów, który po kilku godzinach staje się nie do odratowania. Ciekawą, a taką nieoczywistą zasadą savoir-vivre podczas randki w restauracji jest to, kto prowadzi do stolika. Jeśli przy wejściu wita nas kelner, tak jest najczęściej i to on prowadzi do stolika, to idziemy w takim układzie, że idzie kelner, za nim idzie kobieta, a za nią idzie mężczyzna. Jeśli jednak idzie tylko kobieta i mężczyzna, to mężczyzna prowadzi. Taką mamy ogólną zasadę. Polecam ją zapamiętać, a ona wywodzi się jeszcze z czasów, mówiłam o tym niedawno, gdy wchodząc do karczmy dawniej, to było dość niebezpieczne, można było na przykład oderwać krzesło, więc też mężczyzna torował tej kobiecie po prostu drogę. Jeśli zdarzy Wam się sytuacja, w której przychodzicie na randkę, druga osoba ma się spóźnić, To się zdarza, spóźnianie jest bardzo niegrzeczne, ale życie płata różne figle, oczywiście informuje nas o tym, to nie składajcie zamówienia, nie zamawiajcie sobie jedzenia, bo jesteście bardzo głodne albo bardzo głodni, tylko poczekajcie na tę osobę, która przyjdzie. Zresztą nie radzę chodzić na randki, na tego typu spotkania bardzo głodnymi, bo później bardzo szybko jemy, trudno jest rozmawiać, ale jeśli czekacie, to możecie sobie zamówić wodę, może kawę, jeśli to spotkanie ma być dłuższe, czy herbatę, ale na pewno nie jedzenie. A jak to jest ze składaniem zamówienia? Pierwszy albo pierwsza zamówienie składa osoba, która została zaproszona. Czyli jeśli to mężczyzna zaprosił kobietę, podchodzi kelner, by zebrać zamówienia, to mężczyzna oddaje kobiecie to pierwszeństwo do złożenia zamówienia. Ona oczywiście może go poprosić o poradę, powiedzieć: a ty co zamawiasz, może znasz tę restaurację, może mi podpowiesz, jakie dania ty zamówisz. Tak, to jest całkiem dobra gra, jeśli nie wiemy, na co możemy sobie pozwolić, ale generalnie oddajemy to pierwszeństwo osobie zaproszonej. Uważajmy też, co zamawiamy. Są problematyczne dania, których należy unikać, to jest ważna zasada. Nie zamawiajcie rzeczy, którymi jest się łatwo pobrudzić. Odradzam na przykład spaghetti z sosem pomidorowym, które lubi chlapać, bardzo łatwo jest się pobrudzić. Albo burgera, z którego będzie ciekło, jeśli też nie, to jest taka burgerownia. Lepiej w ogóle nie wybierać takich lokali. No wtedy nożem i widelcem sobie staramy radzić, czy miejsca z pizzą neapolitańską, gdzie też wolimy ją jeść używając rąk, ale spokojnie można też sztućców, czy dań na przykład, które wręcz płoną czosnkiem albo czymś bardzo ostrym. Może nie na randce, szczególnie nie na pierwszej randce, gdy zależy nam na zrobieniu tego dobrego pierwszego wrażenia. Mamy też zasadę, zgodnie z którą gdy jesteśmy zaproszeni albo zaproszone, to zamawiamy ze środka karty. Nie zamawiamy tych dań najtańszych, ani też tych najdroższych, chyba że są one nam polecane przez osobę, która nas zaprosiła. Zasadą, o której naprawdę przykro jest mi mówić, ale dostaję mnóstwo sygnałów, że staje się to codziennością, więc może trzeba zacząć mówić o tym głośno, jest to, by nie znikać. Ghosting staje się coraz popularniejszy. Ktoś podczas randki wychodzi do łazienki i już z niej nie wraca, albo przestaje się później w ogóle odzywać. To jest zachowanie, które kompletnie dyskwalifikuje. Jeśli randka jest nieudana, jeśli wiemy, że to jest pierwsza i ostatnia randka, to podziękujmy za nią. Powiedzmy, że raczej wolimy kontynuować tę znajomość na stopie takiej koleżeńskiej. Odmówmy kolejnego spotkania, ale nie znikajmy. Bo kolejną bardzo ważną zasadą jest to, żeby podziękować za randkę. Czy ona była udana, czy ona była nieudana, nieważne. Dzieje się różnie, nie zawsze musimy sobie przypaść do gustu, to podziękujmy za wspólnie spędzony czas, za to, że ktoś nam go poświęcił, za spotkanie, po prostu za to, że udało nam się poznać nowego człowieka. Nieważne, gdzie ta relacja nas później zaprowadziła, pamiętajmy, że świat jest bardzo, bardzo mały i nie wiemy, gdzie później na tę osobę trafimy, więc jeśli znikniemy albo zachowamy się tak po prostu od razu arogancko, to później może się to bardzo mocno na nas zemścić. Więcej o dobrych manierach podczas randki, takich praktycznych, życiowych, codziennych porad z XXI wieku i dobrych manier w restauracji przeczytacie w mojej najnowszej książce Z klasą na każdą okazję, część pierwsza. Więc jeśli obejrzeliście ten odcinek, bo książka jest tak dla kobiet, jak i dla mężczyzn, to zapraszam do opisu filmu i do zamówienia książki, która trafi w wasze ręce już w listopadzie. Ja wam dzisiaj bardzo dziękuję i my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.